Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Państwa, witam Cię Darku. Przed nami fantastyczny mecz. Ależ walczą o piłkę. Pogba. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Wspaniale przechwycił. Ribery ponownie dostaje piłkę. Ach, ładnie tam chciał dograć, ale rywale byli szybsi. Zachwiał się na moment. To nie był czysty wślizg. Sędzia decyduje się na rzut wolny. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten wślizg. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. Benzema. Brawo, zdecydowanie, świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Aj, teraz strata. Ribery. Czy to wykorzysta? Znakomicie ze skrzydła. Pewnie strzela. Brawo, bramka dla Francji. Wspaniałe rozegranie i zasłużenie zdobyty gol. Nie do końca udana interwencja. Obronił uderzenie, ale znakomicie ustawiony zawodnik rywala zdołał dopaść do piłki i posłać ją do siatki. Mamy pierwszą bramkę. Jest 11 minuta. No, nie mogą się przebić. Dobre przejęcie, brawo. Blisko pole karne, może strzelać. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Dobre dogranie. Oddał strzał głową. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Piłka w pole karne. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Robi się niebezpiecznie. No niestety, kiepskie dośrodkowanie i obrońca przecina podanie. Benzema. Korzysta. Uderzenie w stronę bramki. Gol do Francji. To się nazywa krycie na rada. Czy szansa? Pięknie interweniuje. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie. Wspaniała akcja, zasłużona bramka. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Widzą Państwo statystyki i spójrzmy na liczbę oddanych strzałów przez obie drużyny. Ależ niesamowity atak obrońcy. Dobra wrzutka w pole karne, może być groźnie. Thank you.
Ribery. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Odegrał ponownie piłkę. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Z poświęceniem świetna, pewna interwencja. Jęk zawodu kibiców rywali. Ribery. W polu karnym coraz więcej zawodników, a on jest znany ze znakomitych podań. Tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Czy to Benzema? Poprzeczka! Piłka nadal w grze. Czy to wykorzysta? Jest szansa, nie dał się pokonać. Wznowią grę rzutem rożnym. Ribery. Pierwsza dość jednostronna połowa meczu poza nami. Jest 3-0. W pierwszej połowie widzieliśmy nierówną walkę. Rozpoczęła się druga połowa tego jednostronnego widowiska. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Sędzia przerywa akcję i popatrzmy. Ribery. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Za szybko stracili. Benzema. Zdecydował się dośrodkować. Gol de Francji! Mamy powtórkę. Spójrzmy, jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja. Bramka nie do obrony. Doprawdy był to zapierający dech pierwszy gol. Myślę, że będziemy długo wspominać tę bramkę. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Mamy rzut wolny. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Uderza! Benzema. Goście kompletnie zdeklasowali przeciwnika, prawda Włodek? Wydaje mi się, Darek, że nawet kibice gospodarzy nie wierzą w zmianę wyniku. Mogą kontratakować.
Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Dobre przejęcie, brawo! Czy to wykorzysta? Skutecznie obrońca wybił głową. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Czy to wykorzysta? Zagrał piłkę głową. Brawo! Gol! Grał jak w transie, aż nie wierzę, że pierwszy raz skapitulował. Rzeczywiście w wielkiej formie jest, jak nasz bramkarz na Mistrzostwach Europy w Austrii. Widać, jak perfekcyjnie opanował grę głową. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Brawo! Bramka dla Francji! No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Dobrze, wbiega na wolne pole. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Posyła w pole karne. Czy strzela? Strata w środkowej strefie boiska. Oliveri. Pogba. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Benzema. Valbuena. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Dobrze w pole karne. Aj, szkoda, nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. No i będzie zmiana. Benzema. Czy to wykorzysta? Obronił niezła. Piękne uderzenie z woleja. Offside. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. No, chyba pomału szykuje nam się zmiana. Valbuena. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Pogba. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Sędzia stosuje przywilej korzyści. I bardzo słusznie. Pytanie, sędzia przerywa grę. Był faul, jak zareaguje? Żółta kartka. Tak, no widać wyraźnie w powtórce, że było tu trochę szarpaniny. Zupełnie niepotrzebne te przepychanki. Sędzia musiał przerwać grę. Na boisku pojawi się nowy zawodnik. Valbuena. Oliveri. Dobrze,
Benzema. Francja z rzutu wolnego. Laurent Kościelny. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Zaczęli imponująco. Pierwszy mecz naprawdę znakomity. Komplet punktów i zapowiada się udany sezon. Tym bardziej, że naprawdę wyglądają, że są w formie. Było nam miło spędzić z Państwem ten czas. Żegnają Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpilowicz.